Halo, halo, z tej strony PLZiaro. Witam Was w kolejnym odcinku z prezentacji moich modów do Farming Simulator 2015. Dzisiejszym modem będzie Ursus 1614, tak zwana 16, wersja V1.1 wydanej w zeszłym roku do farminga. Ale na samym początku chcę Wam podziękować za 1600 ponad subskrypcji na moim kanale, które udało Wam się wbić w 2 tygodnie. Nie liczyłem, że aż będzie tyle ludzi chętnych na linkę, za co bardzo dziękuję. No i zapraszam do subskrybowania, śledzenia dalej kanału, a będzie coraz więcej modów. Jeżeli będę miał czas, będę wam dla was robił. Teraz rok szkolny będzie, zbliża się. No, zobaczymy. Mam w planach jeszcze wam robić. Na 2000 będzie subskrypcji ta mapa. Oczywiście nie mam zgody, ale wydam dla was. Dlatego, że już jedną zgodę kiedyś miałem, ale co więcej, to więcej informacji, 2000 subskrypcji dopiero o mapie będziecie mieli. Na 2000 dopiero wydam. Przechodzimy do dzisiejszego moda, a modem jest ten oto Ursus 1614. Tak, jak sam już możecie zobaczyć, zmieniło się to, że zmieniła się ikonka, nazwa, cena, moc i utrzymanie dzienne, no i opis. Więc tak, sobie kupimy. No, trochę zajdzie. Nie no. Normalne w moich modach było sporo jakiś. No, duży jest skrypt. A więc tak. Mod waży 20 MB. Posiada rozbudowany skrypt. Oczywiście dużo poprawek wniesionych na poprzednim. Poprawek, bo to jest wersja V1.1. Chociaż w opisie będzie V1, nie będzie tego napisane. Ale dobra, miesza z tym. Więc tak, na podejście posiada drzwi z animacją klamki. Animacja klamki jest poprawiona, jest szybsza. Widzicie? Kogut. Konsole z oryginalnego farminga 15, nie z 13 jakoś tam do Ursusowsko. Posiada oczywiście błotniki. Posiada linkę. Oczywiście to nie jest linka ta, co wydałem, to jest inna linka całkiem. Ale sobie założę. Bolec też na podejście posiada. No jeden minus jest taki, że ten tour, ta konsola wchodzi tutaj w filter, ale to już miesza z tym. Posiada jeszcze pompkę tutaj, ale żeby pompować paliwo, to trzeba najpierw zdjąć konsolę. Posiada z drugiej strony też otwierane drzwi, też poprawiono animację klamki. I posiada z tyłu bardziej rozbudowany skrypt, bo jest więcej na podejście rzeczy. A więc jest tak, że jest cięgno zdejmowane, zakładane, zmieniane wysokość. To samo zaczep tylny, zmieniana wysokość. Bolec z dół, tego nie było, i belka. Cięgna nie było na podejście. Oraz tu, jak mamy wyjście, cięgno po podczepieniu maszyny czy coś jest, już teraz dobrze, poprawnie podczepia. Oczywiście dodałem taki brud na siłowniku, którego też nie było wcześniej. I co jeszcze na podejście? A, no to, że traktor posiada UL Shadary, czyli fizykę opon. Więc teraz sobie wejdziemy. Więc tak, klawisz spacja oczywiście harmonyczny standardowo. Co mamy na w środku na klawisz? L-Shift, czyli panel IC. Tak, szyberdak z siłownikami. Tutaj możecie zobaczyć, siłowniki są. Wcześniej tego nie było, był w powietrzu wisiał. Posiadamy też na klawisz L-Shift panel IC wycieraczkę z animacją 10 wytarć szyby, ona sama się płynie wyłączy. Posiadamy otwierane lewa i prawa szyba, tu widzimy, i posiadamy tylnią szybę z animacją, no wszystkiego co teraz zobaczycie. Wcześniej tego nie było w 16, a ta animacja różni się z animacjami z innych Ursusów ciężkiej sali, ponieważ ma tylko jeden wspornik. Teraz możecie zobaczyć na spokojnie, o co chodzi. Jak mogliście zobaczyć, jak się zaczyna kręcić kółeczko, to i zarzaski się zmieniają i się podnosi wszystko. Jeszcze posiada na tutaj w środku siedzenie pasażera, można sobie zdjąć, rozłożyć i złożyć. Oczywiście traktor ma pasażera, który działa w wersji multiplayer. Więc tak, klawisz odpalanie i teraz zobaczcie, co się będzie dziać na
na zegarach. Mamy tak, diodę podświetlania, czyli że się ładuje akumulator, czy tam coś takiego. Ładowanie, ruchoma wskazówka. Dioda od pompy się ładuje na poziom 10. Mamy też animację tego, wskazówki z stopniami Celsjusza. I bak. Bak jest pełny. I to jest na tyle, co z zegarów. Mamy tak, ruchome biegi, biegi przód, tył, biegi 1-4, sprzęgło i gaz. Te ścięgi to są spowodowane tym, że komputer chodzi ze 3-4 godziny mój, ale to wam nic nie będzie przeszkadzać z graniem na niej. No, oczywiście ona nie posiada żadnego błędu, nie to samo co posiadała wcześniej do farminga. Wcześniej było sporo miała błędów, więc mogła ciąć, bo to była pierwszy mod na skrypcie z panelem ICE po moich edycjach i tak w ogóle. Więc tak, no jak mówię, biegi 1-4. Teraz zobaczycie, widzicie, 1, 2, 1 i już. To samo mamy na wsteku, mamy też 4 biegi. Wskazówki, wszystko działa, widzimy już się coś tak stopnie. Już tam temperatura podchodzi. Oczywiście sprzęgło działa przy każdym biegu, nie przeskakuje. Jest wszystko zrobione tak, żeby działa jak trzeba. Mamy lusterka, które działają na najniższych ustawieniach, aż dziwne, że mi się udało takie zrobić. Oczywiście mod posiada jeszcze kogut. Oczywiście kogut na moim starym komputerze może się zaciąć. To zobaczycie, możecie zobaczyć, o co chodzi teraz. Widzicie? Z FPS-ów tam jeden FPS jak spadnie to wszystko, ale u mnie jest stary komputer. Halogeny przód 4 klawisz. Oczywiście halogenów wcześniej wersja nie miała, ta ma. I halogeny 5 tył. No, to tam ta wersja nie miała. Oczywiście mod posiada podświetlane zegary. Tutaj nic nie zawiesza tam farminga i podświetlane zegary, znaczy tylnie światła z podświetlaną tablicą rejestracyjną. Tutaj wszystko, to samo kierunki, w środku diody są od kierunków. Co jeszcze mod posiada? A więc posiada ruchomy kardan, jak jedziemy, ruchome wiatraki, wentylator, wszystko w środku. I ruchomy z tyłu przekaźnik, czyli inaczej WOM, jak to tam ludzie mówią, nazywają. Tak, myślałem, żeby jeszcze zrobić przy niej ruchomego pasażera, tak jak będzie niby w farmingu 19. Ale to udałoby się farmingu zrobić, nawet wiem jak ten skrypt zrobić. Ale minus bym był w tym, że nie byłoby modu ręki, a w tych serii dużych mod ręki jest fajnym bajerem. No, jeżeli będziecie chcieli, mogę w kolejnym modzie takie coś zrobić, tylko musicie napisać w komentarzu to, jeżeli chcecie, żeby zrobić ruchomego pasażera, czyli noga i ręce wszystkie są ruchome, jedna ręka na kierownicy, druga na biegu i nogi na sprzęgle i hamulcu, gazie. Chcecie, możecie powiedzieć. Oczywiście tak to się brudzi, dwa kolory, koła się brudzą na standardowy kolor brudu, a konsola, ośka i jeszcze coś, i z tyłu cały tuz, brudzi się na nowy kolor, taki szary. Co jeszcze, żebym zapomniał powiedzieć, tak, traktor nie posiada żadnych błędów, teraz wszystko jest, działa, ok. Dym to tak jak z farminga 13, tu tam nic nie było, żadnego tego, nic nie zmieniałem. Możecie zobaczyć, że traktor już się strasznie nagrzał, silnik znaczy. Traktor można myć oczywiście tym karszerem, to tam nic nie szkodzi. Co tu jeszcze mogę powiedzieć, no mam nadzieję, że wam się ten traktor spodoba, to jest pierwsza 16 na takim skrypcie. Widzicie, ruchomy gaz, tutaj wszystko tam jest, działa jak powinno być. No, więc jeżeli się spodoba, to zostawcie suba, będzie super, lajka, oczywiście komentarz, jeżeli mod się spodobał. No i co? Dziękuję za te 16 tysięcy subskrypcji, bo naprawdę mega, myślałem, że długo wam zajdzie wbić po to linkę, a wy tak szybko wbiliście. No naprawdę mega, że wam się udało tak wbić. Więc co tak, na 2000 subskrypcji będzie mapa podkarpaciefojny.n do farminga, tylko 15 do pobrania będzie. To jak chcecie, to wbijajcie, udostępniajcie film, kanał, mówcie tam, żeby subskrybować. Jeżeli chcecie mapę, nie chcecie mapy, to nie musicie wbijać, proste to od was zależy, nie ode mnie. Ja wam nie rozkazuję, wam daję wolną rękę. I co jeszcze wam powiem, że może będą mody do farminga 19.
ponieważ mam w planach kupić nowy laptop czy komputer tam z dobrą kartą graficzną, z 8, od 8 do 16 giga RAM, takie no. Planuję kupić jakiś sprzęt dobry, tak żeby Farminga 19 pociągnął na średnich ustawieniach, nawet większych. No to więc by były nawet mody do Farminga 19, ale to od was zależy też, czy wam mody dalej będą się moje podobać, czy będzie 2000 subskrypcji na kanale moim. Dziękuję za te 1600, no i lecimy po 2000 po mapę. Więc i co najważniejsze, kolejny mod będzie na 150 łapek i 1000 wyświetleń i wcześniej nie mam zamiaru żadnego moda w filmiku wstawiać, więc chcecie kolejny mod, a jaki będziecie mod chcieli? Piszcie w komentarzu co chcecie, a zobaczymy, może zrobię na czyjąś prośbę jakiegoś moda. Od was zależy tylko traktory. Więc 150 łapek, 1000 wyświetleń i leci do was kolejny modzik jaki chcecie, więc zostaw suba, jeżeli nie subskrybujesz, oglądasz pierwszy raz, drogi widzu. Suba z dzwonkiem, komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!